215, 217 metrów, był na siódmym miejscu. To widać, jak niektórzy zawodnicy traktują te skoki tutaj na planicy. Niektórzy traktują to już jako zakończenie sezonu, pożegnanie się, a niektórzy tutaj przyjechali po to, żeby skakać daleko. Mistrz świata juniorów Jonas Ikonen. To wielki talent, ale ma czas. Tak, skoki na mamucie i stoczni się mu przydadzą w jego dalszej karierze. Pękną pewne bariery psychiczne tych młodych zawodników, którzy zawsze, zanim nie skoczą na skoczni mamucie, mają przed tym momentem bardzo duży respekt. No i teraz powinniśmy zobaczyć, tak, ile rzeczywiście można skoczyć.